Witam Was tutaj, cześć, trzymaj w zimność. Zapraszam Was na kolejny odcinek z Warszawy, miasto, które znam na rowerze. Dawno nie było tego odcinków, jak możecie się domyślać, jest dosyć prosta przyczyna. Jak może jeszcze wiecie, niedawno byłem chody, właściwie to wczoraj. Natomiast dzisiaj już czuję się prawie że świetnie, więc mogę spokojnie nagrywać kolejne odcinki. Może nawet jakiś cities mi się uda dzisiaj nagrać i go wrzucić. Ale z tym mniejsza. To jest filmik, jak możecie zobaczyć, jeszcze z czerwca, kiedy... Nie, już po tym jak chodziłem do szkoły. I bardzo słusznie. Jak może zauważyliście, na początku nie mam prędkości, ale to tylko chwilowy problem, gdyż w pilocie moim od kamery GPS nie chciał się włączyć. Właściwie to, jak widzicie chmury, to trochę kiepsko było przez nie złapać GPS-a i głównie o to chodziło. Jedziemy sobie standardowym dzisiaj Veturillo. Trasa jest dosyć prosta, jak widzicie, jak w mordę strzelił, ale co tu dużo mówić. Tak, jedziemy sobie od metro Tatusz Arsenał do metro Rondo Daszyńskiego. Mój pomysł był po prostu dosyć słuszny, a mianowicie, skoro jadę do domu, no to po co wsiadać w komunikację, skoro szybciej dojadę rowerem. I to jest prawdziwe. Szybciej dojadę rowerem niż... Chociaż no, może gdybym wsiadł w metro stąd i tam, to byłbym szybciej, ale gdybym jechał tramwajem, to nie jestem przekonany. A przy okazji tutaj mam zabawę, jest fajnie, wszystko. Tu idę pieszo, bo jest przechylone bardzo. No i mogę jeszcze dla Was ten odcinek nagrać na takie aktualną godzinę. I też się zastanawiam, czy do jakichś nowych filmików z mojej okolicy nie wpisuję jakiegoś nowego sprzętu, takiego bardziej zaawansowanego. Nie, spokojnie, nie kamery. Kamerę mam jedną i pewnie przy niej zostanę przez jeszcze jakieś najbliższe 5 lat, co najmniej. Jak to się mówi, co nie ma 10 lat, no to tak jakby nie było z fotografii. Nie będziemy tu mówić o moich uderzeń. Dobrze, jedziemy sobie. Jedziemy tutaj do Parku Saskiego. Tam jest średni poziom kleszczy. Ogólnie, z tego co się dowiedziałem. Ale, i właśnie, jak może zauważyliście, ludzie chodzą w parasolach. Czyli ogólnie deszcz pada. Więc, co tu dużo mówić, jeżdżę po błotku. Tu na przykład jest duża kałuża, próbuję ją jakoś wyminąć. To mi się trochę średnio udaje, bo tam mi się koło zaczęło kręcić z tyłu. Dobrze, mamy już prędkość. Ojej. Średnia prędkość, jak widzicie, jest dosyć do kitu, ponieważ na początku nie było GPS-a, więc... I ogólnie dosyć wolno jechałem, bo był deszcz, a w deszczu to na błocie się trochę trudno jedzie szybko. Chyba wiecie, o co chodzi. Ludzie chodzą w deszczu. Powoli możecie zauważyć jakieś krople na kamerce, ale to tam, kto by się tym przejmował. Dalej. Tak, ruszyliśmy i już jedziemy trochę parkiem. O, niedaleko tutaj jest grób niedawnego żołnierza. Może kiedyś go wam pokażę, ale to będę jechać już prędzej jakąś rowerem elektrycznym, żeby nie było. I może jakoś w przyszłości zaczną się pojawiać normalnie te odcinki z serii śmieszne filmiki ze Cities, tylko bardziej śmieszne niż to, co było ostatnio. Ostatnie mam już plany na kolejny odcinek. Chodzi w nim trochę o ściek i trochę o jakieś tam miasto. Ale oczywiście nie będę mówić tego, że będzie to powiązane z dwoma wersjami Cities, z Cities PC i z Cities na PlayStation 4. Będziemy sobie porównywać różne śmieszne rzeczy i nie tylko, bo czymś trzeba się wyróżniać na YouTubie, co nie? A raczej śmiesznych filmików ze Cities Skyline z PlayStation 4 nie widziałem jeszcze. Dobra, przejeżdżamy sobie przez park. Ogólnie to jest w tym parku, przy niektórych wejściach jest zakaz jazdy na rowerze, ale ja tam jakoś nie widziałem tego napisu. No i sobie jedziemy tutaj ścieżką. Ogólnie ja to trochę inaczej tą ścieżką, bo ludzie mi chodzili, nie mogę jechać, a skoro jest teoretycznie zakaz, to nie będę na nich wrzeszczeć. Chyba. Co tu dalej? Odległość pół kilometra już przyjechaliśmy, okej. Całkowity czas 16 minut. A, tak, bo to jest film składający się z dwóch części. Dzisiaj widzicie pierwszą część. Kolejna część będzie, pojawi się, nie wiem, może we wtorek, jakoś tak. Dzisiaj jedziemy sobie z Tatusza Arsenał do... Tu jest kolejna stacja. Z Tatusza Arsenał do... Rondo Daszyńskiego, a później jedziemy z Rondo Daszyńskiego na Wolę. Tak, jedna osoba chciała, żebym się przyjechał na Wolę, także też będę jechać. Tam ogólnie często jestem, ale nie zawsze mam ze sobą kamerę z naładowaną baterią. Jednakże potem, jak ostatnio zakupiłem sobie trzecią bateryjkę, sądzę, że nie będzie z tym już żadnych problemów. Dobrze. Te czarne chmury na górze mi się trochę nie podobają. O, to moje paluchy. Zauważyłem, że trochę było kropli. To na środku, co widzicie, takie tam błyszczące, to po prostu jest zalane szkiełką na kamerę.
Ale to się wydarzyło jakieś już 2 lata temu, więc już nawet się tym tak bardzo nie przejmuję, bo aż tak tego bardzo nie widać. Dobrze, jedziemy. Jakiś listonosz mnie wyprzedził. Nie, tak do odmiany. On się chyba bardzo trzęsie. No, kamerka też zresztą. No i tu sobie spokojnie skręcamy, wykręcamy i jedziemy do naszego celu. A mianowicie do Świętokrzyskich, gdzie sobie zakręcimy jak nigdy. Tak, dokładnie. Później może już. Chociaż nie, ja jeszcze wam chyba żadnego filmu z lądem Daszyńskiego nie pokazywałem, gdzie ja dojeżdżam. Tak, nie. Wy tam nic nie widzieliście i bardzo. Jedziemy sobie tutaj obok metra. Tu widzicie Pałac Kultury i Nauki. Tutaj nowy budynek już zaczynałem budować. Zaraz powiem gdzie. Tu jest też przy okazji, tu zaraz po prawej widzicie, jest duża stacja. Zwyczaj jest pełna, no chyba że są godziny szczytu, wtedy jest pusta. Mamy Pałac Kultury i Nauki i tutaj też po prawo zaczyna się budować nowy budynek. Tu jeszcze tego nie widać, bo to było dosyć dawno, natomiast teraz tutaj są już nawet dźwigi. Się zmieniło. Dalej, dojeżdżamy do Świętokrzyskiej, mamy tutaj sedan, parę budynków. Druga linia, pierwsza linia, kto co woli, ładne ścieżki rowerowe, asfaltowe, więc ogólnie bardzo fajnie. Tutaj sobie robimy ładny zakręcik, trochę pod kątem. Parki boli idzie przede mną na ścieżce. No i próbujemy sobie przejechać. A nie, widzę, że chyba już tu zaczęli trochę coś budować, bo widzę jakieś dostawczaki w ogóle. No dobra, no to sobie jedziemy tędy. Tu jest ogólnie fajna trasa po tym, jak była akcja zasadź drzewo w Warszawie, a mianowicie nazywała się aplikacja taka na telefony Milion Drzew dla Warszawy. Ludzie zgłaszali drzewa i w ten sposób powstała cała Świętokrzyska. Posadzili mnóstwo drzew, różnych krzewów i teraz, tak jak widzicie, nawet całkiem przyjaźnie wygląda. Poza tym, że to jest siedlisko dla kleszy i różnych tego typu robactw, no to będzie fajnie. Mam nadzieję, że nie będzie tutaj dużo komarów, jak przyjdzie co do czego. Ogólnie chyba komarów jeszcze jako tego nie ma, bo mam właśnie otwarte okno i jakoś zbytnio dużo nie wlatuje mi tu. No i czerwone światło, najbardziej irytujące miejsce w tym miejscu, bo tu nigdy nic nie przyjeżdża poza mną. No, zielone, co tak długo. I też, to też wam się spodoba, mam zamiar kupić sobie jakiś profesjonalny mikrofon, nie to co do tego, czego teraz mówię, bo to i tak jest lepsze niż to, co jest zbudowane w komputer jakikolwiek, ale szanujmy się. YouTuber powinien mieć profesjonalny, może nie profesjonalny, ale jakikolwiek dobry mikrofon, tak? Więc wtedy będą już nagrania z PlayStation i te tutaj z Warszawa, z unboxingów. Ogólnie, no może poza unboxingami, unboxing akurat ma mój prawdziwy głos, bo tam jest z kamery dźwięk, ale tak z reszty to będzie lepiej. Tak, tutaj normalnie skręcamy, jak jedziemy do Placu Unii, teraz jedziemy prosto, tak dla odmiany, co nie? I tutaj cały czas jest zielono. Tutaj zobaczycie taki budynek, tutaj jest wyburzony od 3 miesięcy. Widzicie ten część z boku po prawej? To jest po prostu straszne. Ten budynek już wyburzają od 3 miesięcy i kit. Normalnie kit. Mają jakieś wieżowy z tym budować, a tu nic. Normalnie nic tu się nie dzieje. Tu jest kolejna część budynku. Wyburzyli kawałek i później się zwinęli. Typowe. Co najmniej to są bardzo fajne oświetlenia. Chyba to. A nie, to są jakieś inne lampy. Ogólnie dosyć tutaj są fajne LED-owe oświetlenia. Tu jest materiał do ONZ. Tak. Więc by nie mogli, że nic nie ma w Warszawie, jest z ONZ-u i w Polsce, nie? No, nawet w ostatniej metro do ONZ. Dojeżdżamy i tutaj, od razu mówię, że tutaj się długo czeka na światłach. Zazwyczaj skręcam w inne miejsce, ale chciałem tutaj pojechać tak jak zazwyczaj jeżdżę, do specjalnego miejsca, gdzie jest stacja, którą mało osób zna, przy Rondo Daszyńskiego, a tam jest zazwyczaj trochę rowerów. Znaczy jest ogólnie tam najwygodniej mi oddawać rowery, bo jest najbardziej po drodze. I tu nie nazywa się stacja metro Rondo Daszyńskiego, chociaż jest bardzo blisko. A chociaż jest wyjście obok Daszyńskiego. Tak, po prostu są tam dwie stacje blisko. Nie to co u mnie. I czekamy, czekamy, czekamy. No, niemożliwe, pokazało 0,0 km na godzinę. To jest naprawdę nieosiągalne w kamerce. Czyli ja naprawdę stoję, ale jaja. Sobie, aby co to jest, jak trudno do osiągnięcia. Dobra, i nawet 1,7 km przyjechałem. No to jakby tak zliczyć, ile ja przyjechałem w ciągu jednego miesiąca, to pewnie wyszłoby z jakieś 50 km.
Później mówią, że jestem mało wyspotowany i w ogóle nie ćwiczę. A dawaj to niby co to jest. Dobrze. Zielone światło, włączaj się. 3, 2, 1. No, jak dobrze wyczułem. Nie, serio, nie przycinam tego filmu, tak żeby było 3, 2, 1. To czysty zbieg okoliczności. Tak, tu przy okazji jedziemy po lewej, jak możecie zauważyć, jest, może nie widzicie tego, ścieżka dawadowa. O, ten budynek na fotosterze trzeba jest ostatnio demontować. Na filmie tego nie widać. Tu jest taka dziwna ścieżka, cały czas się jedzie zakrętami i w ogóle jakiś, nie wiadomo co to jest. Po lewej macie trasę tramwajową, która została wyłączona z ruchu na czas budowy odcinka 3+3. Dobra, może nie wiecie co to jest. Metro warszawskie 3+3, 3 stacje w kierunku Woli i 3 stacje w kierunku 3 stacje na Woli i 3 stacje na Woli Bełmowo i 3 stacje na Pradze. Tu jest w ogóle był przekręt jakiś, bo zobaczcie, tu jest ścieżka dawadowa i mi oni mi ją zamknęli, czyli bym mógł jeszcze sobie pojechać normalnie, nie chodnikiem. I tu jakieś małe wykopy, a jeszcze przez jakiś miesiąc, no zobaczcie, tu nie ma, tylko asfalt trzeba było wstawić. No i ja na to czekałem 3 tygodnie. To ten asfalt. To też była straszna paranoja. Dobrze. Wracamy na ścieżkę. Tu się buduje kolejny budynek, Mennica Polska. To też będzie jeden z takich wysokich. Wysokich, drogich apartamentowców. Chyba to nie będą biura. Albo to będą biura i mieszkania, nie pamiętam. Ostatnio czytałem dużo o Warszawie. Wystarczy mi to, że jestem tam prawie codziennie i widzę, co się tam dzieje. Dojeżdżamy do kolejnych irytujących świateł. Jeżeli się zatrzymasz, to chwilę postoisz. I nie licz na to, że jedziesz tak wolno, jak ja to się zmieni na zielone. Nie, nie ma mowy. I tak nie działa, dlatego jest taka wolna trzeba przycinać szybkość. Po prostu jedziemy tak wolno. I jakby coś nie ma dojście, że pokazuje rejestrację samochodów. To jest tylko do celów mojej trasy Lidlo, dowodowych. Więc to, że możecie sobie odczytać, że gdzieś jest jakaś rejestracja WA1, 2, 3, 4, 5, 6, to mnie nie obchodzi. WA to jest Białąka. Coś. Kiedyś to było w Śródmieściu, ale czasy się zmieniły i poszli do rozum, że Białonka jest najważniejsza. Dobrze, zielone światło, jedziemy. Już naprawdę niedaleko nam zostało, bo pod nami jest metro. Tu macie przy okazji kawałek po lewej trasy tramwajowej, która jedzie w trawie, pomimo tego, że tu jeżdżę na stare tramwaje, bo jeszcze starsze. I zaraz po lewej, zaraz wam powiem dokładnie kiedy, irytujący przystanek, na którym zawsze trzeba umijać ludzi, jak się jedzie rowerem. Nigdy z przystanku nie korzystałem jako takiego. Zaraz będziemy mieli po prawej prosta tower. Po lewej jest ścieżka rowerowa trochę bardziej na poziomie, ale ja chciałem jechać szybciej. Tam się trochę więcej stoi. Tu jest budynek od metra, wywieczniki dokładnie. I wyjście ewakuacyjne jakby coś. Tu kolejne wywieczniki. Tu jest prosta tower, na wprost to widzicie. Jest też przy okazji stacja Vetulillo, zazwyczaj nie działa, bo to jest jeszcze starego typu, tu nie można zapłacić kartą zbliżeniowo. O, spędziliśmy się 20 km na godzinę, normalnie szaleństwo. I tu po lewej widzicie pętlę tramwajową w Warszawie. Najmniejsza pętla w Warszawie. Tak, tu jest pętla tramwajowa. 11 tutaj normalnie zawraca, tylko przez metro to trochę nie jeździ tak często. Wiem, może trochę jesteście zdziwieni, ale ogólnie bardzo fajnie. Słynnego 11 ma już chyba 3, nie, to 10 ma 2 objazdy na raz. Już po prostu przekombinowują ci ludzie. Tu kolejny budynek się buduje, to już nie pamiętam jak się to nazywa. Pamiętam, że tu jest ta galeria Uśmiechnij się i takie tam w Warszawie. Wcale to do mnie nie przemawia, chyba że jestem z kimś naprawdę wartym zaufania. No i przejeżdżamy do... Tu jest ścieżka dawadowa, którą budują, tylko że ten asfalt wylewają już od jakichś 2 tygodni. I to jest naprawdę irytujące. 2 tygodnie wylewać jeden asfalt. Co to ma być? No to jest przegięcie, no nie powiecie mi, że nie. Asfalt wylewać 2 tygodnie na ścieżce rowerowej. Rozumiem jeszcze na drodze, ale na ścieżce rowerowej, no na drodze to też byłoby przegięcie. No mamy tam waje, tutaj jeżdżam akurat jeszcze jakiś autobusik, ścieżka rowerowa. I wejdziesz człowieku, tutaj nie zdarzy mi się denerwować. 2,7 km, może dobijemy do 3 km. Chociaż wątpię, żeby to było 300 metrów. Budynek, który widzicie po prawej, no to poza tym budynkiem jest nasza stacja. Budynek, który widzicie na wprost, to jest jakiś nie wiadomo co to. I pod tym też jest stacja tam do Deszyńskiego. A my jedziemy do stacji, nie wiem jak to się nazywa, później zobaczę, jak będę opisywać ten film.
to chyba było Green Cafe, czy coś takiego. Albo Nescafe. Nie wiem, pamiętam, że kiedyś tam była domowa kawa. Jeśli jakieś kupony miał na otwarcie. Chyba coś takiego. Tu jest ogólnie wielki węzeł rowerowy. Właściwie to asfaltowy bardziej. Tu jest też duża, szeroka ścieżka, jak może zauważyliście. Jadę już trochę wolniej, ponieważ dojeżdżam do celu. W sumie też powinien się nawet żegnać z wami. Ale nie, no kit z tym. Dojedziemy, to pogadamy. Tak. No i dojeżdżamy do naszej stacji, więc dużo będę mówić. Tu masz, widzicie stację Vetulillo. To też jest starsza wersja stacji, nie możecie płacić kartą. Więc ja ze swojej strony dziękuję za dzisiejszy odcinek. Jeśli wam się podobał, zostawcie w górę. Jeśli nie subskrybujecie, to zasubskrybujcie i kliknijcie ten dziwny dzwonek. No i do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. Cześć! Żeby nie było to, co teraz robię, no to był bolec włożony, a właściwie wysunięty w taką miejsce, nie wsuniecie do bedu. Cześć!